Siemaneczko, z tej strony Deslot, a w dzisiejszym materiale pokażę wam wszystkie expcoiny. Tak, zostały ponownie dodane w dzisiejszym update'cie. Więc jak co tydzień będę wam teraz wrzucał filmiki z aktualnymi miejscami, lokacjami i poradami, jak je zdobyć. Więc jeżeli jesteś nową osobą, zostaw subskrypcję z dzwonkiem, abyś nie ominął żadnego filmu. A dla osób, które już mnie stale oglądają, pamiętajcie o kliknięciu łapki w górę, która bardzo pomaga mi w zasięgach. A więc pierwszy zielony expcoin z tego tygodnia, chociaż troszeczkę mnie zaskoczył, bo spodziewałem się, że wyjdzie dopiero jutro, jest już dzisiaj i znajduje się na tajnej twierdzy, zaraz na tym murze, który go otacza. Tu znajdziecie pierwszy zielony expcoin. Powiem szczerze, nie jestem troszeczkę pewien, czy jeżeli dzisiaj je podniesiemy, a jutro będą nowe questy, więc to dopiero jutro powinno się pojawić, czy przypadkiem się nie zresetuje i zyskamy coiny dwa razy. Tego jeszcze nie jestem pewien. Drugi zielony expcoin możemy znaleźć zaraz na wyspach za taką willą. I bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają kodem Samiran. Trzeci zielony expcoin z tego tygodnia znajduje się niedaleko. A mianowicie zaraz koło Potnych jest taki drewniany trójkąt ustawiony. Coś jakby tutaj był miał być namiot. I tam znajduje się trzeci expcoin zielony z tego tygodnia. Po czwarty expcoin musimy już troszeczkę polecieć, bo aż za spawalnię spuczek. Kojarzycie tą miejscówkę ze starej mapy? Wróciła do Fortnite i za nią kryje się zaraz zielony, ostatni expcoin z tego tygodnia. Teraz, gdy już mamy wszystkie zielone expcoiny, lecimy po niebieski. Niebieski pierwszy expcoin znajduje się zaraz przy koralowym kasztelu, a właściwie w samym tym dole, zaraz będzie pod wodą. Kiedyś niebieskie expcoiny były schowane w jakichś rzeczach, a tym razem wszystkie niebieskie expcoiny z tego tygodnia będą znajdowały się w wodzie. Poszukiwania drugiego niebieskiego expcoina trochę mnie zaskoczyły, ponieważ znajdował on się dosłownie pod wodą między wyspami koło gasnących gai. Pamiętajcie, że monety możecie również zbierać na naparzance. A trzeci expcoin jest naprawdę daleko, bo znajduje się na paskudnej przystani. A właściwie w wodzie obok paskudnej przystani, co może trochę utrudnić jego znalezienie. To był trzeci niebieski expcoin z tego tygodnia. Jeżeli materiał ci pomógł, to nie zapomnij kliknąć łapki. Teraz czas na fioletowego expcoina, który znajduje się zaraz na górze przy bazie meteorologicznej. Jest on na samym środku, więc na pewno z łatwością go zauważycie. I dla tych, którzy po raz pierwszy oglądają mój materiał, pamiętajcie, aby go zabudować, bo on zaraz się podzieli na kilka mniejszych i nie chcemy przecież stracić dodatkowego expa. Drugi fioletowy expcoin z tego tygodnia możemy znaleźć zaraz koło skalistych skarb. Tam po prawej stronie jest taka górka z domkiem, pewnie kojarzycie. I zaraz po prawej stronie od tego domku, bardzo niedaleko, znajduje się fioletowy expcoin. Na koniec, ostatni i zarazem najważniejszy expcoin, czyli złoty. Złoty expcoin z tego tygodnia znajduje się zaraz schowany za statkiem Mandaloriana na pustyni. Jeżeli szukasz zadań oraz expcoinów, to co tydzień będę wrzucał dla ciebie filmy, więc zostaw proszę subika, aby było nas coraz więcej i docenić moją pracę. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Słuchajcie, widzimy się jutro na customikach i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!